stańcie tutaj przy mnie. Więc posłuchajcie uważnie. Nie to, że się chwalę, tak? Za czasów dyrektora właśnie w auli również miałam zajęcia z Breka i właśnie w tej mojej auli zaczynał Flauber tańczyć jak miał lat. 13. A teraz mam 23, słuchajcie, także znamy się już jak nie 10 lat. I przyszedł dla pani wyrażniki zatańczyć. Przemiło, prawda? Dziękuję bardzo. Damian też mi zrobił wielką niespodziankę. Pamiętam, jak też u mnie w auli trenowałeś, także dziękuję ci pięknie. No i oczywiście Grzesiu również. Jak ich nie kochać, prawda? Dziękuję wam pięknie i zatańczę. Będą wymiana kiedyś, ale jeszcze ksydy, ksydy, słuchajcie. To jest... Flapel. Flapel. Damianos. Damianos. Judzi. Judzi. Jeszcze chciałbym dodać tutaj kilka słów. Pani Grzeszna, jako pierwsza w Bydgoszczy założyła szkołę tańca Bregne, jest taką oficjalną, więc też pani bardzo pani dziękujemy. Nie wiem, jakby to się zaczęło się właśnie od pani Grzeszyny, gdzie mieliśmy nasze początki, więc dziękujemy bardzo.
tacy klubowi, którzy są takimi trochę samoukami, którzy chodzą sobie po klubach i tańczą, bo to kochają. Przedstawiam wam Marka. Zapraszam, Marek, chodź. Marek, tak. Marek jest rywalcem klubowym, nie jest tancerzem. Spotkamy się, ponieważ ja bardzo kocham taniec, więc nie tańczę tylko w szkołach tańca, również chodzę do klubów i tam w klubie, jednym z klubów bydgoskich się poznaliśmy. Jest tu jego żona, prawda? Gdzie tu jest Agnieszka? No, Agnieszka mówi, to tylko taniec, także tańczcie. I teraz słuchajcie, o co chodzi. Marek nie jest tancerzem, jest wywarcą klubowym, ale zobaczcie, jak można pięknie tańczyć, mając pasję tańca. Zakończymy na tę noską baciatę. Co wy na to?